8400 czy 300. Więc nasza Miss Polski prezentuje suknię San Patryka, która jest najdroższa w salonie, słuchajcie, to jest mega sukienka. A tak w ogóle, czy myśmy już zaczęli wszędzie na wszystkich? Tak. No to ja Was witam serdecznie, bo my tak zaczynamy, słuchajcie. Witamy Was serdecznie, nasi widzowie. Ja jestem Dorota Wróbel, jestem właścicielką salonu Fason w Paniówkach. To są moje przepiękne modelki, które będą prezentować najpiękniejsze suknie na najpiękniejszych dziewczynach. Musimy się zbliżyć, tak? Tak. O, 200 osób? Okay, okay. Tak, tak, tak. Dobrze, chodźcie. I tak jak teraz widzimy się w Ani telefonie, to tam nas też widać, tak, Pani Elu? Tak. Mamy i tam odniesienie do mnie. Tak, myślę, że tak, że tu będziemy się tego trzymać. No więc tak, nasza Magda prezentuje najpiękniejszą, najdroższą suknię w salonie. San Patryk marka. Zobaczcie, jak ona jest piękna w swojej prostocie. Pięknie się mieni w ogóle. Mieni się, nie? Tak. Ona się pięknie mieni i słuchajcie, to jest taki wyjątkowy materiał. Już tam kiedyś klientka mnie pytała, co to ta tkanina. Po prostu, nie wiem, to jest coś takiego zupełnie innego. To jest taka tkanina jakby na tiulu czy na szyfonie. Nadrukowane, taki brokat, ale jest to piękne po prostu. Podejdź może troszkę Magda do telefonu i pokaż tą tkaninę z bliska. I to jest tkanina produkowana na wyłączność. To jest marka San Patryk, czyli taka najwyższa półka światowa. I te tkaniny są naprawdę nie do dostania gdzie indziej. One są produkowane specjalnie dla tych projektantów, więc są wyjątkowe. I powiem Wam dziewczyny, że o dziwo ta suknia jest mierzona i wiem, że się już klientkom spodobała, a dostałyśmy ją chyba w ubiegłym tygodniu, niedawno. Magda ma ubraną tę sukienkę na halce z kołem. Magda, ty jako modelka już troszkę sukienek poprzymierzałaś ślubnych, jeszcze ślubu nie brałaś. Nie, jeszcze nie, daleka droga, ale już wiem, gdzie będę szukać. No ja mam nadzieję, że nas odwiedzisz, jak będziesz brała ślub. Ale Magda ma ubraną suknię na halce z kołem, więc też Magda, możesz się wypowiedzieć, jak się czujesz i możesz się przejść trochę, bo sobie przynajmniej widzowie zobaczycie tę sukienkę z daleka. Słucham, Elu. Pytanie, czy macie tę suknię marki Milanowa? Nie mamy marki Milanowa, mamy inne marki równie piękne, piękniejsze nawet. Zapraszamy. Ale to jest ukraińska marka Milanowa, więc też mamy ukraińskie marki sukien ślubnych. Między innymi jesteśmy dystrybutorem marki L, gdzie ostatnio też Miss Polski, nasza Magda Kasiborska była modelką. I są zdjęcia też na tu Magdzie takie sukienek. Piękne rozcięcie. To rozcięcie jest tak. Tutaj talię bardzo ten fason. I pomimo tego, że to jest taki inny materiał, to jest bardzo lekka sama w sobie, taka delikatna. Ona taka jest lekka, delikatna i taka bardzo efektowna. Tak. Ja myślę, że ta suknia by też przepięknie wyglądała z welonem. Może Ela przynieść jakiś welon, ale nie chcemy się skupiać dzisiaj za bardzo na tych welonach, chcemy Wam pokazać nowości, bo mamy bardzo dużo nowości w tym tygodniu dostałyśmy i chciałyśmy Wam te wszystkie nowości, chciałam Wam pokazać, moi drodzy widzowie, a przy okazji zadawajcie pytania, jeżeli ja słucham, mam sporo słucham. Tutaj na mów pytania szybciutko. Ta sukienka jest wygodna, ale chyba Magda odpowiedziała, że jest wygodna. Jest. I cena sukienki, to żeśmy już mówiły, że to jest 8400, tak? Tak, Pani Elu, można założyć. W salonie. Ale to jest marka San Patryk. No słuchajcie, tak. To już jest Pronovias, to jest naprawdę taka najwyższa półka światowa. Pronovias wyznacza trendy w modzie ślubnej. Pomimo tego, że tu nie ma żadnych ramion, to i tak świetnie tutaj trzyma, więc nie ma o co się martwić. Jest taka. Spróbuj pod. A założyły tutaj nasza konsultantka Elżbieta, zaproponowała welon taki zupełnie gładki, może faktycznie, tutaj, żeby taki delikatny. Żeby nie przytłoczyć tej sukni, bo ona jest piękna w swojej prostocie. Ten materiał jest tak szlachetny, tak piękny, ale już dziewczyny pozamawiały. Powiem Wam, że tak fajnie dziewczyny w tej sukni wyglądają. Ma coś takiego w sobie, jest bardzo twarzowa i przede wszystkim może, ona jest w kolorze cappuccino tutaj, słuchajcie, ale ona może być w jasnym kolorze. Jeżeli nie chcecie cappuccino, jak najbardziej może być w jasnym kolorze. W tamtych telefonach nas widać dobrze, Pani Elu? Tak. Pytam, czy mamy coś w stylu boho? Pewnie, że mamy w stylu boho, to może ja pokażę z wieszaka, na przykład tę suknię z frędzelkami. Wiem, że tam któraś pani zadawała dość dużo pytań na temat stylu boho. Mamy dużo stylu boho. Dwa live'y do tyłu, chyba 3 tygodnie temu, robiłam live'a, gdzie tematem były, tak, gdzie tematem były suknie w stylu boho. Wiesz co, Magda, przejdź się tam do końca. Dobrze, nawet nie układam trenu tak, jak się naturalnie ułożą, to sobie zobaczycie. Bo to widać fajnie w telefonach. Wiesz, jak ty idziesz, to widzowie widzą ta suknia mniej więcej, jak się układa. I abyś mogła wrócić i do przymierzalni po następną suknię.
Widać nas tam, Ela? Cena jest. Pani poinformowała, dziękuję tak. Pani Kasiu. No i słuchajcie, ten styl boho, dwa live'y do tyłu, taki był temat live'a, nie do końca się udało, pytaliście o inne sukienki, ale boho, naprawdę takich zwiewnych, lejących sukienek mamy bardzo dużo. Co Magda, ubieramy? Aha, napij się kawki, bo jeszcze nie zaczęłaś kawki. Czekaj, to jest moja szpita. Bo tu mamy kawkę, wam też polecam zrobić sobie kawkę, słuchajcie. Zróbcie sobie kawkę, bo my godzinę wam będziemy robić live'a i tak, żeby było wam miło i przyjemnie. Mam nadzieję, że spędzicie z nami ten czas bardzo sympatycznie, z takimi, w takim towarzystwie, jak tak sympatycznie, jak ja spędzam ten czas z dziewczynami. Myślę, że wy także. Ja ci, Magda, proszę, ubieraj następny przebój. Elu, ubierajcie, którą chcecie. Proszę zrobić niespodziankę widzom. A teraz wam chcę zaprezentować suknię. Skąd ta sukienka piękna, kratkę? Moja? Ja nie pamiętam. Możemy sprawdzić. Bez marki jest uszyta, bo nie ma. Bez marki. Ja w niej wystąpiłam w programie TVN Style, który ona specjalnie ją kupiłam do tego programu i chyba 21 listopada. My będziemy was jeszcze informować. Poleci drugi odcinek w TVN Style się czyta? Obojętnie, jak zwał, tak zwał. Każdy zwał, wie, tak. O co chodzi. Tak. Style, style. Salon Sukien Ślubnych Polska, więc tam będzie ta sukienka i będzie panna młoda w takiej sukience, jakiej jeszcze w telewizji nie było, nie pokazywali. Słuchajcie, nasz odcinek największym przebojem stał się 21 chyba listopada w TVN Style, ale tam jest dużo powtórek, będziemy jeszcze będziemy informować oczywiście. Ale teraz słuchajcie, suknia dzisiaj do salonu doszła. Ja jestem tą suknią zachwycona, bo sama ją zamówiłam do salonu oczywiście. Ja muszę coś tylko powiedzieć. Opowiadaj. Ja już wiem, co ja chcę powiedzieć na temat tej sukienki. Ona się wydaje taka bardzo lekka, taka sielankowa, ale mimo wszystko jej zdobienia pokazują, że ona jest taka, tak czy siak taka wyrafinowana, mimo tego, że jest taka lekka, więc jak ktoś chce na przykład połączyć sukienkę z czymś takim lekkim, zwiewnym, ale nie są na przykład sukienki boho, która zazwyczaj nie mają aż tylu zdobień, jak na przykład taka sukienka, to uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł. I co jest najlepsze w tej sukience, że ona ma tutaj ten taki tiul piękny, ale pod spodem jest taka jakby rybka. Ryba, totalna ryba i wiesz, jak ja wam powiem pod względem technicznym, ona jest tak miła w dotyku, ona jest taka mięsista. Tak, czujesz to? Racja, czujesz to, Aniu? Racja. Jak ja tę suknię wyciągnęłam z paczki, to po prostu od razu, wiecie, aż jej się chce dotykać. Jest taka mięsista, rozciągliwa, także możecie fajnie sobie tyłek opiąć, dziewczyny, w tej sukni, naprawdę podkreślić. A mimo wszystko mieć jeszcze tutaj tak. Do zdjęć na przykład. I tak jak, takie... Aniu, jak ty założyłaś tę opaskę dzisiaj do tej sukni, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo, i ja myślę, że dla tych pań, które chcą styl boho, to ta suknia też by pasowała. Ona, słucham. Czy można pokazać jakiś na długi rękaw? Będziemy pokazywać suknię z długim rękawem. Nasza Miss Polski będzie ubierać dzisiaj. Elu, jaką ubieracie teraz? Teraz ubieram księżniczkę. Mhm. A było pytanie u mnie chyba o jakąś księżniczkę. Tak, a długi rękaw, wiesz, pokażę może tutaj też. Pokażę wam na długi rękaw, będę wam pokazywać też na manekinie, bo to nie wszystko zdążymy ubrać. Proszę sobie zobaczyć, takie suknie koronkowe z długim rękawem. Ta na przykład jest bardzo też fajna. Mamy takich sukien dość dużo. Jeszcze chciałam pani powiedzieć, ta, która pytała o rękaw, jeżeli przyjdzie pani do naszego salonu i będzie suknia bez rękawa, my do większości sukienek możemy rękaw doszyć. A wiecie, dlaczego możemy doszyć? Dlatego, że my mamy pracownię tutaj na miejscu. Dziewczyny, ja zawsze was uczulam. Ja wiem, że jak wy wybieracie suknię, patrzycie tylko na model sukni, ale ja jako profesjonalistka radzę wam się jeszcze zastanowić, czy salon, w którym wybieracie sukienkę, ma własną pracownię krawiecką. Ponieważ wiem, że nie wszystkie salony dysponują, niektóre salony wysyłają sukienki gdzieś tam do przerobienia, do krawcowych, to już wasza decyzja, gdzie wy suknię zamówicie. Tak? Po pierwsze jest zapytanie o cenę tej sukienki. Ta sukienka kosztuje poniżej 5. Nie, 5100. 5100, tak, ale 5100. Te, które dzisiaj przyszły, są poniżej 5, dobrze? Tak, ale jeszcze było pytanie, tak? Gdzie znajduje się salon? Salon znajduje się w Paniówkach, w centrum Śląska.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest między Katowicami a Gliwicami koło tych węzła autostrad A4, A1 i nazywamy się, znaczy Pani Dorota Wróbel. Zapraszamy bardzo serdecznie. Chyba na każdych mediach społecznościowych można znaleźć Panią Dorotę, więc naprawdę... Piszecie Dorota Wróbel, to chyba, ja słyszałam, że to jest łatwiej zapamiętać Dorota Wróbel niż Fason. Ja tą nazwę wymyśliłam, jak zakładałam firmę 20 lat temu, to zaczynałam od szycia, od projektowania normalnych ubrań, więc to się nazywało Fason i tak już zostało, ale wiem, że Dorota Wróbel bardziej wpada w ucho. Znajdziecie, słucham. Ja też muszę coś powiedzieć, bo ktoś napisał, że ale droga. Ja nie wiem, czy ta osoba sobie zdaje sprawę z tego, że suknie ogólnie jak się kupuje w salonie, to trudno znaleźć sukienkę, która by się nie zaczynała od 5000 zł. Nową, z dobrej jakości, słuchajcie. Tak. Ale też chciałam dla tej osoby, dla której jest ta suknia droga, mamy suknie wyprzedażowe, markowe sukienki, nieużywane, salonowe suknie z poprzednich kolekcji, które są w obniżonych cenach, od 990 do 3000 zł. A to się rzadko zdarza, żeby w salonie znaleźć tak sukienkę nową, nieużywaną, z taką ceną, no wydaje mi się, ale też mi się wydaje, że bardzo... Magda, idź tam, żeby cię było widać, wiesz. Mi się też wydaje, że to nie jest najważniejsze, z jakiej kolekcji jest sukienka, tylko czy to jest ta. Słuchajcie, no jak kogo stać, wiesz, tego się nie komentuje. Ja też nie jeżdżę Porsche, bo mnie nie stać po prostu, więc nie komentuję tej ceny. No więc tak porównuję do samochodów, tak. Mamy też suknie jeszcze droższe od tej. Dla tej osoby, dla której ta suknia jest droga 5 tysięcy, no to mamy powyżej 8 tysięcy i też te suknie są kupowane przez panny młode. Więc tu nie dyskutujmy o cenach. Natomiast moim celem jest mieć w salonie suknie dla każdej klientki o różnym budżecie, tylko was bardzo proszę, jak wchodzicie do salonu, informujcie sprzedawczynię, ile chcecie na suknię ślubną wydać. Tak? Mamy w salonie 58 na 60. Mamy największą sukienkę 54 rozmiar, ale ta suknia ma z tyłu sznurowanie, więc spokojnie pani ją na siebie założy, jeżeli pani ma 58-60 i wtedy zamawiamy dla pani albo szyjemy, bo my też jesteśmy producentem sukien, mamy swoją pracownię, możemy też sukienkę uszyć. Więc panny młode plus size, my was bardzo kochamy. Ja tu w ogóle mam pomysł, żeby rozwinąć jeszcze bardziej te sukienki plus size w naszym salonie, mimo że mamy już ich bardzo dużo. I zapraszamy was, spokojnie możecie u nas takie sukienki mierzyć. Do 54 jest w salonie, większe panie też założą, tylko z tyłu wiadomo będziecie mieć przerwę, ale przymierzycie taką sukienkę, także zapraszam serdecznie dziewczyny bez skrępowania, będziecie mogły przymierzać sukienki. Co byś powiedziała o tej sukience od Ani, tak? Będą gładkie i to przepiękną gładką sukienkę z pronowiasa. Co? Magda Kasiborska nasza, ale nie no, słuchajcie, mamy taką sławną dzisiaj osobę tutaj, patrzcie, przecudowną, przepiękną, no podziwiajcie naprawdę, bo dla mnie to jest po prostu uczta dla oka tutaj na żywo to oglądać i też wam chciałam taką przyjemność zrobić, zapraszając Miss Polski dzisiaj. Słucham, Elu, jest jakieś pytanie? Możemy wypożyczyć, to jest 70% ceny sukienki, jak najbardziej, ale powiem wam, że praktycznie tego wypożyczenia, jedną wypożyczałyśmy w tym roku, popatrzcie, telefon mi dzwoni, można wyciszyć. Praktycznie nie praktykujemy tego, ponieważ mamy suknie wyprzedażowe. Mamy suknie wyprzedażowe w niższych cenach, więc te panie, które chcą suknie, już okej, które chcą suknie w niższej cenie, korzystają z tych sukien wyprzedażowych, więc tak jak się rozgadałam o tych cenach, to raz kończąc to wszystko, no to po prostu mówcie o budżecie. Dziewczyny, jeżeli chcecie suknie wyprzedażowe, powiedzieć konsultantce. Też się coś znajdzie, tak. Tak jak powiedziałam, mamy suknie i z bardzo wysokiej półki i tańsze dla każdego budżetu, bo słuchajcie, nie można mieć samych tanich sukien, bo są panie, które chcą mieć coś wyjątkowego, coś pięknego, które chcą mieć suknię takiej, której nie ma nikt, jak na przykład z firmy Pronovias, San Patricka. To jest suknia też z firmy Pronovias i z ta księżniczka z kolekcji Zmieni Lady Bird. I to są suknie, których raczej nie znajdziecie w Polsce dziewczyny w żadnym salonie, więc są osoby, które takie sukienki chcą. Tę sukienkę ja bardzo, bardzo polecam, bardzo ją lubię, a powiem wam, czym ona się wyróżnia. Ma przeźroczysty gorsecik, delikatny i ma całą spódnicę delikatnie zdobioną koronką. Do tej sukni bardzo lubię welon, o tu tak Ela ubrała, welon katedralny właśnie, jaki zdobiony. Jakbyś mogła się, Magda, odwrócić tyłem, to wam pokażę. Słuchajcie, mamy takie welony bardzo, bardzo długie, 3-metrowe, aktualnie nam brakło, ale już do nas idą już, także... Mamy suknie bez zdobień gładkie.
Mamy, mamy. Kochamy gładkie suknie. Słuchajcie, dziewczyny, w moim salonie macie gładkich sukien, no chyba, nie wiem, Ela, z 30? Naprawdę kocham gładką suknię. Dzisiaj Wam zaprezentuję też gładką suknię, taką przebojową, a będę Wam też na wieszaku pokazywać, żebyście widziały. W moim salonie gładkich sukien zmierzycie dużo i tak samo, o, idzie gładka suknia pani plus, panie plus size też zmierzycie. To są takie dwa tematy, którymi się chwalimy. Tak? Będziemy recytować TikToka, okej? Okay? Mojego TikToka nie od Ani. Będziemy resetować TikToka, zaraz wracamy. Tak? Suknia marki Pronovia z linii Lady Bird. Dziewczyny, one mają w sobie coś. One mają wyjątkowe koronki. Te koronki są delikatne, nie narzucające się, nie takie bardzo zdobne. Tak, one są takie bardzo gustowne. Ja te suknie kocham, ale wiadomo, dla klientek, które wolą coś bardziej, wiecie, naładowanego koralikami, to też takie suknie mamy. Mamy w salonie, też znajdziemy. Natomiast te suknie tej linii Pronovia, one są takie subtelne. Pokaż z bliska. No, ja je po prostu kocham. Te koronki są zdobione delikatnie, tak bardzo, bardzo gustownie. Tutaj po prostu nie ma kiczu. Dla totalnie. Pań, które na przykład nie przepadają, ale jednak coś by tam chciały dodać, więc myślę, że to taki. Tak, dla takich pań, które nie lubią zbyt dużo błysku, też, żeby coś jednak coś było, bo tu to migoce gdzieś. Nie wiem, czy wy to widzicie w tym telefonie, ale suknia właśnie tak wygląda. Wygodna jest. Magda, jak się czujesz w tej sukience? Super, bo dlatego, że to jest księżniczka i z reguły księżniczki są takie troszkę cięższe, to i tak czuję taką lekkość. A jak nas w ogóle słychać dzisiaj? Zawsze tam czasami słyszycie, tak, wszystko okej. Okay. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w tej sukience, słuchajcie, a propos przeróbek, w tej sukience możemy Wam ten gorset zasłonić, gdyby któraś Pani chciała przejść o czystej, możemy zasłonić. W tej, pani Elu, jakby Pani mi te rękawki przyniosła, bo ja, widzisz, muszę pokazać, wiesz, to doczepiane, ja je kocham. W tej sukience możemy Wam doszyć rękawki, jeżeli któraś z Pań chce rękawki, to właśnie, jeżeli suknia ma tak skrojone ramionczka, rękawki można doszyć, bo ja cały czas będę się chwalić tym, że my na miejscu mamy zatrudnione krawcowe, mamy bardzo dużą pracownię krawiecką. I te wszystkie przeróbki macie w cenie sukni. Słuchajcie, tu za te przeróbki u nas nie płacicie dodatkowo, dziewczyny, na razie. Czy możemy zobaczyć jakąś propozycję mocno brokatową? No pewnie, mocno brokatową ubierzemy. Tam nie mamy chyba na dzisiaj przygotowaną, ale pokażę, może wiesz, na... Dla Ani ubiorę tą... O. Tak, to ubierz, Elu. I pani Elu, ja bym chciała jeszcze tę suknię ubrać, wiesz, to jest na lustrze, wiesz, tą gładką sukienkę. Chciałam Wam takie rękawki super pokazać. Dodatek. Tak, super dodatek. Jak coś Panią brakuje, chcą właśnie tak coś tutaj mieć na rączkach. To tak. Fajnie. I niekoniecznie muszą być te rękawki takie wszyte tutaj, wszyte w te ramię, niekoniecznie, tylko takie są teraz bardzo modne. One pasują świetnie do sukien gorsetowych. Ja tak, dziewczyny, będę Wam wplatać różne informacje, bo nigdy nie mam czasu o tym powiedzieć. Rozpoczynamy teraz akcję czyszczenie sukien ślubnych. My jesteśmy po sezonie, Wy jesteście po sezonie ślubnym. Zapraszamy do naszego salonu. Czyszczenie sukni ślubnej kosztuje 150 zł. Możemy wykonać jakieś drobne naprawy też w sukni ślubnej. Dajemy gwarancję na to, że ta suknia po czyszczeniu będzie taka, jaką przyniosłyście, ponieważ też mówię dla naszych klientek, które u nas suknie kupiły, że nie odpowiadamy za pracę czyszczalni sukien ślubnych, ponieważ ostatnio klientka, o, wiem, co ubierasz, ostatnio klientka przyniosła, oddała suknię do czyszczalni i wszystkie koraliki jej się stopiły i po prostu zamiast gorsetu z koralikami miała pancerz. Więc my nie odpowiadamy za pracę innych czyszczalni. Chcecie mieć dobrze wyczyszczoną suknię, zapraszamy do nas, 150 zł. Można przynieść w godzinach pracy salonu. Dziękujemy Ci bardzo, nasza miss. Magda, wiesz co, przejdź tak, bo to zawsze lepiej, Wy też chyba fajnie widzicie, nie? Fajnie, przejdź tam, zawsze jednak, wiesz, lepiej widać tę suknię. Kocham tę sukienkę, kocham. Mówię to do klientki, która wybrała tę suknię przy mnie, no po prostu uwielbiam ją, bo ona jest tak subtelna, tak delikatna, jest tak gustowna, słuchajcie, no świetna. Dla mnie to jest to, ja uwielbiam w ogóle tę markę sukien. Moja Aniu, to jest suknia, która dzisiaj przyszła. Dzisiaj Ania prezentuje nowe sukienki, które dzisiaj do nas doszły, więc te klientki, które były wcześniej, no to macie nowości. Ona jest bardzo długa. Słuchajcie, no my z Anią nie mamy takiego wzrostu jak Miss, ale za to Ania jest, jesteśmy bardzo sympatyczne oczywiście, tak, Ania bardziej mamy, może. Mamy wielkie serce. Także też Ania Wam pięknie zaprezentuje suknię. Aniu, czy ona ma rozcięcie? Ona chyba ma rozcięcie. Nie ma.
Nie posiada. Ta nie ma, aha, ta nie posiada, ale ona ma plecy. Ja przyniosę, jeszcze wam drugą pokazać. O. Czy są suknie w kolorze? Oczywiście, a w jakim kolorze pani chce? Zaraz pokażemy suknię w kolorze, natomiast proszę pisać... To czarne, to metka. To jest metka, tak. Jeżeli pani chce jakiś konkretny kolor sukni, proszę pisać, mamy różową. My teraz szyjemy suknię, teraz określić mamy szyjemy. Jeżeli chcecie czerwone, jeżeli będzie dużo zapytań o czerwone czy o niebieskie, my uszyjemy. Ja jestem projektantką sukien i zaprojektuję dla was taki kolor, jaki chcecie, ale chciałabym też posłuchać waszych opinii. Co, Ewuś, masz? Lekko różową mamy, zaraz pani pokażemy. Czekaj, aha, bo chciałam te plecy pokazać. To, wiesz, przybliż się, Aniu, troszkę do telefonu. Te plecy są przepiękne, przepiękne. Na naszej stronie internetowej jest zdjęcie tej sukienki. Aniu, tyłem. Widzicie to? Tą przeźroczystość na plecach. Świetnie to wygląda. Bardzo wiesz? Ładnie. Ona jest, to jest taka typowa, bardzo... Ty, Ania. Prosta, tak. O, to jest najlepsze, że to sukienka ze ślubnej. No właśnie, to jest to. Są kieszenie, to jest po prostu... Do tej sukni lubię welon. Nie będę ci już wchodzić w słowo, Aniu, przepraszam. Ja się tak rozgaduję. Mi się tutaj wydaje, że ona ma coś takiego, że tu ona jest ścięta nie na prosto, tylko lekko w bok. Telefon! Dzięki czemu... Telefon do kręcenia filmików. Ale daj telefon! Daj telefon, Aniu, działaj. Myśmy zapomniały. Ja trzeba tak przesunąć. Będziemy tutaj na Panie pytają, czy mamy czarne suknie. Niemożliwe. Pytacie o czarne suknie, ale słuchajcie, my tu spełniamy marzenia, żeby nie było. Nie wiem, dziewczyny, nie załamiecie mnie po prostu. Pytajcie o wszystko. Filmiki, Aniu, ty kręć, bo ty jesteś, wiesz? Dobrze, będę kręcić. Ty też, Elu? Ja tylko muszę zwrócić jeszcze na coś uwagę, zanim ja się ewakuuję. Ale tutaj to wcięcie jest tak troszeczkę pod kątem, dzięki czemu jak się tylko lekko obracam, tutaj wygląda jakbym miała talię, której nie mam do końca. Dlatego ona tak fajnie, optycznie robi tutaj mi o taką talię. To jest moim zdaniem super w tej sukience i już nie muszę gadać. Weź telefon do ręki i róbcie coś fajnego. No i co? No i co? Proszę, proszę. I co wy na to? Co wy na to? Nie musi być biała do ślubu. Ale wygląda przepięknie. Wy oglądajcie ten TVN Style 21 listopada. Ja wam tam, o tam będzie... Paniówki. Jesteśmy w Paniówkach na Śląsku, w sercu Śląska. Największy wybór sukien na Śląsku. Słuchajcie, my jesteśmy w Paniówkach, bo my w mieście nie zmieścilibyśmy się. Mamy duży budynek, dużą pracownię, a i bardzo ekskluzywne przymierzalnie. No, wiesz co... Ona robi filmiki, wiesz, a ty dobra. Możesz po prostu ja tak się... Tak, a ty sobie... A ludzie widzą, wiesz, ludzie sobie oglądają. Początek czerwca, kiedy pani już, mówi? Już, zapraszamy. Początek czerwca, to już dziewczyny zamawiajcie. W listopadzie naprawdę to jest taki ostatni moment, żeby spokojnie... Po prostu się obracać. Tak. 3600. Cena promocyjna. Mój projekt. Więc macie cenę promocyjną 3600. Zielona, niebieska, różowa. Dobrze, szyjemy, Ela. Uszyjemy wam. Słuchajcie, teraz mamy czas. W okresie zimowym będziemy szyć sukienki. Zielona, niebieska, różowa. Tę różową wam pokażę. Takie nakładane rękawki. Te rękawki właśnie są ściągane i to są rękawki bardzo fajnie wyglądają do sukien gorsetowych. Na końcu ściągniemy też, Magda, te rękawki. A suknie gorsetowe, wiecie, ja na wszystkich mediach społecznościowych cały czas mówię wam o tym, że te suknie gorsetowe wracają. Ja je kocham. Ja zaczynałam moją przygodę z sukniami ślubnymi od sukien gorsetowych, a w ogóle zaczynałam moją przygodę od krawiectwa miarowego. Dzięki temu poznałyśmy dobrze kobiecą sylwetkę. Poznałam, gdzie kobiety lubią mieć podkreślone, gdzie lubią mieć dodane. Naprawdę, Magda, to mnie tak nauczyło. 300 zł. Cudowne, piękne. Też takie fajne. Czerwoną jeszcze uszyjemy, tak. Ale wiecie co, ja wiem, że, bo mnie pytają dziewczyny o te czarne sukienki, nie mogę wam jeszcze zdradzić tajemnicy, jeszcze jestem troszkę umową związana, ale słuchajcie,
Często dziewczyny pytają o sukienki, miałyśmy już o czarne. Miałyśmy już kilka przypadków pań, że chciały czarną, ale w rezultacie nawet jak rodzina zaakceptowała, to nie wybierały do ślubu, ale ja mam propozycję, można sobie tą czarną suknię później przebrać na weselu, tak? Jeżeli nie macie odwagi iść w niej do ślubu, więc wziąć białą, a jeżeli marzycie o czarną, przebrać na weselu o godzinie 20 w czarną suknię. I mam coraz więcej pań, które wybierają dwie suknie ślubne. Słucham. Czy mamy całą kolekcję już 2023? Mamy już prawie całą kolekcję 2023. Ona miała być do końca października. Troszkę się obsunęło, ale powiem Wam, bardzo, bardzo dużo sukien jest. Jaka u nas cena? Bo 3600. U nas w salonie bardzo jest duży, jak to się mówi, obrót sukniami. My sprzedajemy i cały czas zamawiam suknie. U mnie w salonie nie jest tak, słuchajcie, że suknie tylko przychodzą, nowa kolekcja i stop. Nie, suknie przychodzą cały czas, ale my też cały czas sprzedajemy. Teraz była pani u nas w środę, która ma w sobotę ślub i ratujcie mnie, bo gdzieś tam coś nie wyszło, więc też wtedy sprzedajemy suknię z manekina, jak trzeba na szybko. Czyli no. Suknia lawendowa, chodzi tu o kolory. Ale lawendowy nie ma, ale uszyjemy. Piszcie jakie kolory, bo naprawdę mówię Wam, że teraz w okresie zimowym będę te sukienki szyć. Czy można zdjęcie robić na... Dziewczyny, możemy. A propos, może ja pozwalam robić zdjęcia, dlatego że teraz my i tak robimy live'y, słuchajcie, i tak są na stronie internetowej. Nie zabraniamy robienia tych zdjęć, ale słuchajcie, zrobiło się coś takiego ostatnio, że przychodzicie sobie tylko porobić zdjęcia po prostu. Słuchajcie, niefajne to jest, bo my tu traktujemy Was bardzo poważnie. Ja mam dla Was, naprawdę salon jest ekskluzywny, to jest duży budynek, jest ogrzewany, są zatrudnione profesjonalne konsultantki, które Was obsługują, a jeżeli Ty przyjdziesz z dwoma koleżankami, i chcesz wybrać suknię, okej, okay, ale jeżeli przychodzisz tylko po to, żeby sobie śmiechy, chichy porobić, ja nie wiem, ja się zastanawiam poważnie nad zakazem robienia tych zdjęć, bo ostatnio pozwoliłyśmy już od dłuższego czasu i się robią takie rzeczy, że czasami po prostu ta konsultantka się czuje tu zupełnie niepotrzebna, bo panie nie chcą w ogóle zamówić sukni, tylko sobie robią po prostu zabawy. No. Szanujmy się nawzajem, a już nie mówię o tym, że ktoś robi detale sukni, no słuchajcie, no sorry. Do tego doprowadzicie, że prowadzę płatne przymiarki. Nie chciałam tego robić, ale jeżeli chcesz sobie szyć suknię u krawcowej, to rób to jakoś dyskretnie, tak? A nie, że no robisz po prostu... Ale wiem, że jest to że... podobna. Podobno. No. Słuchajcie, dziewczyny, także tak, generalnie jest coś takiego, pozwalamy robić zdjęcie tylko tym sukniom, które Ci się spodobają. Mierzysz na przykład konsultantka po prostu przez tą godzinę oddaje z siebie wszystko, żeby Ci fajnie suknię dobrać. Jeżeli Ci się spodobają dwie, trzy sukienki i potrzebujesz się zastanowić, możesz sobie zrobić zdjęcie, ale nie tak, że robisz zdjęcia wszystkiego, Twoi doradcy tak samo, nawet tych sukien, które Ci się nie podobają, zdjęcia z pozycji siedzącej na fotelu pod reflektorami, gdzie po prostu później jest to dla nas antyreklama, jak przeglądasz w domu, bo we wszystkich sukienkach wygląda źle. Na żywo się skupić. Spodobają Ci się dwie, trzy sukienki, możesz zrobić zdjęcia tych sukienek, wychodzisz na środek salonu, robisz sobie piękne zdjęcie, piękne, żeby to dla nas była reklama, a nie jakieś tam, wiecie, zrobione tak byle jak. Ściągnąć jeszcze pytanie. Tak? Pani Adrianny, czy jakieś sukieneczki na zmianę mamy podczas wesela? A co Pani myśli o tej czarnej na zmianę? Może ściągniemy, Magda, te rękawki, pokażę Wam, jak to wygląda bez rękawków, tak. Też. Pani Elu, niech się Pani pokaże, Pani zawsze dobrze wygląda, Pani Elu. Mamy tu konsultantkę Elżbietę, ona jest, Wy ją kochacie. Ela, pokaż się, bo Cię klientki znają, ona się nie chce pokazać. Ona jest po całym dniu pracy, też zmęczona już. Nie chcę się pokazać. Zobaczcie, jak to fajnie też. Może być opcja sukienki, tak. Zebranie z rękawkami czy bez. Jest tu Ewa? Ewu nie poszło po sukienkę. Tak, tę sukienkę. Bo pani Elu, jakby pani mi przyniosła tę różową sukienkę, bo pani chciała różową. Właśnie na przebranie, o, słuchajcie, dziewczyny. No. Aha, mamy dziewczyny też króciutką sukienkę, taką czarną, króciutką, 550 zł. Jakbyście chciały na studniówki. To jak najbardziej. Albo na przebranie właśnie, takie tiulowe, fajne. Ja myślę, że na przebranie miałybyście super takie właśnie tiulowe sukienki. Tak, tak. Tiulowe sukienki. Świetnie myślę. Nawet te właśnie, czy te kolory lawendowe, czy coś takiego. Piszcie, dziewczyny, bo to jest dla mnie inspiracja. Ja teraz projektuję suknię w okresie zimowym, więc ja zaprojektuję, ale to... Proszę. Jeszcze jedną. Tak, suknie na przebranie, one są wszystkie w promocyjnych cenach. O ile my je mamy? Ja zaraz Wam powiem. I też na przebranie bardzo fajna sukienka, 1500 zł, ta czarna z motylami, wy ją znacie już, ta się dość fajnie zamawia. Dziękuję. Kogo, kto Cię pozdrawia? Pani Ola.
Tak, my w ogóle tam mamy piękne kwiaty. Nie wiem, czy wy tam widzicie, dostałyśmy kwiaty. Dziękujemy za te kwiaty. Tak, dziękujemy. Darczyńcy zostały w salonie. Darczyńca, żeby wiedzieć. A to jeszcze mamy, popatrz. Coś z sekinami w bieli. Tak, z sekinami jest dużo błyszczących sukien. Takich bardzo, bardzo błyszczących dziewczyny mamy dużo. W ogóle tutaj w salonie moim celem jest to, żeby każda dziewczyna wybrała suknię. Ta, która się lubi bardzo błyszczeć i ta, która lubi matowe i duża pani, i szczupła pani, żebyście wszystkie miały. Przypominam jeszcze o czyszczeniu sukien, że możecie przynosić do czyszczenia. Z rękawem, tak? I z sekinami. 3600. Tak. I ona ma też taką koronkę błyszczącą. Ja nie wiem, czy wy to tam widzicie. No. Tak sobie myślę, bo za niedługo jest okres studniówkowy, to bardzo możliwe, że nawet dziewczyny, które na studniówkę będą chciały kupić sobie droższą sukienkę, taka czarna sukienka może przejść. Możemy ją może wypożyczyć nawet, tak, na studniówkę, nie? To jest nasza Vicky Gabor. Ona jest piękniejsza od Vicky Gabor, bo to jest Miss Polski, ale Magda popatrzy. No Miss to jest Miss, no Boże Święte, ja mam obcas i jestem ci do ramion, to jest sposób. Ale ty piękna, piękna dziewczyna, naprawdę. Jak nazywa się salon? Fason Dorota Wróbel. Dajcie. Ja będę tutaj, z moim logo. A wy jesteście inteligentne dziewczyny, wy tam potraficie sobie wygooglować, bo to są... Tak, my jesteśmy na Śląsku, największy salon na Śląsku, pani wpisze, czy największy wybór sukien na Śląsku. Nasze logo czerwone, charakterystyczne, Fason Dorota Wróbel. Dziewczyny, przyjeżdżacie do nas zewsząd. My się bardzo cieszymy, że was możemy gościć, ale prosimy was, umawiajcie spotkania. Słuchajcie, bo się zdarza, że przyjedziecie do nas kilkaset kilometrów i po prostu nieumówione. Dobrze, może przebieramy. Chodźcie. Pani chciała z sekinami suknię, więc ta jest z sekinami, ale nie biała. No to nie jest biała, bo pani mówiła biała z sekinami, ale jest z sekinami i jest suknia z rękawem. Co tam? Syrenka, tak, jest pełno syrenek, w sensie rybek, jak zwał. Syrenek mamy bardzo dużo, też będziemy dzisiaj pokazywać. Ania miała syrenkę. Ale ja w ogóle zobaczyłam, że taka, no, ta moja ukochana sukienka, którą ja się zakochałam pierwszy raz, jak byłam na live'ie, jest taka prawie identyczna. To taka cała bogata. Ja wiem. Ja będziesz się nie mogę doczekać, będziesz zakładać. Ja po prostu, jest taka, ja opowiem, bo to jest świetne. Jest taka jedna sukienka, jak byłam chyba pierwszy raz u pani Doroty na live'ie, w której jak ja ją założyłam, ja się w niej po prostu zakochałam. I ona, miałaś milion wyświetleń. Tak, miałam, prawie. No. Albo był milion, nie pamiętam, prawie ale było bardzo dużo wyświetleń wtedy na tą sukienkę na TikToku moim. I po prostu ona wróciła. Może troszeczkę inna, leciutko. Zaraz będzie. I po prostu ja już się nie mogę doczekać. Zaraz Aniu ubierze swoją suknię, z którą zaczynałaś karierę w firmie Fason. Tak, ale to jest taka moja wymarzona chyba sukienka. Ona mi tak zapadła w pamięć, że jak myślę, że jak będę tam iść do ślubu za parę lat, to wydaje mi się, że to będzie takie moje, bo ja ją uwielbiam. Odpowiem jeszcze na pytanie, czy można przez internet. Wie pani co, generalnie sukienki... Na bal ósmoklasisty. Nie, na bal ósmoklasisty nie mamy, ale mamy tak dla dziewczynek malutkich, to szyjemy, też teraz krawcowe zimą szyją. Przez internet raz się zdarzyło, że wysyłałyśmy, jak sukienka była na sznurowanie, ale generalnie, wie pani co, my nie chciałabym tego robić, ponieważ wysyłałem przez internet, macie prawo zwrotu 2 tygodnie, tak? Natomiast te suknie są personalizowane, one są na wasze wymiary, więc my tych zwrotów nie przyjmujemy. Generalnie, jeżeli pani chce, możemy pani wysłać, tylko słuchajcie, to jest tak ryzykowne. Daj, pokaż tą małą. To jest tak ryzykowne przez internet, ponieważ wy podczas mierzenia sukien zmieniacie zdanie, dziewczyny, zmieniacie zdanie. No. Chodź. I tak jest. 18 siostry, nie, to jest salon sukien ślubnych. Jedyna ta czarna sukienka by mogła iść opcjonalnie na studniówkę, ale tak to nie mamy takich. Wiecie co, poszłyśmy teraz takie, mamy taką króciutką czarną na 18, niech powie następnego live'a. Aniu, weź zrób filmik tej Miss. Bo ja i zrobimy filmiki, bo ja odpinam, wiesz? Tą sukieneczkę dałam bez halki. Dobrze, ona bez halki wygląda dobrze. To jest też marka St. Patrick. Linia Pronovias. Dziewczyny, to jest suknia, którą ja uwielbiam. W ogóle uwielbiam proste, gładkie suknie. Proszę. No, rób coś. No. Dobra. Tak, może. Aniu, ty umiesz...
150 zł. 150 zł, takie malutkie sukieneczki. Ewuś, ty poszyłaś troszkę tych sukienek teraz. Tam, na jakie tam wzrosty szyłaś? Na 98, a teraz szyję na 1,10 m. 98, 1,10 m. One 150 zł, 250. Takie malutkie sukieneczki. One są z tych koronek ślubnych, takie śliczne. Dziewczyny, pokażemy wam też na następnym live, bo teraz dziewczyny w okresie zimowym szyją. A pokaż te sukienki dla dziewczynek, pani Elu. One są tam w tej ostatniej szafie. O, dla dziewczynek. No, dla dziewczynek. Zrobiłaś coś? Tak, zrobiłam i zdjęcie. Dobrze. Ale mam mnóstwo kombinacji. Nie, no ta jest... Ściągamy, dobrze, dziewczyny ściągamy. Ta sukienka jest... Dobrze, czekajcie. Dla takich dziewczynek... Ela, proszę, proszę, proszę. Jeszcze niebieską, to najfajniejsze. To są dla takich... Czekaj, miss, muszę się wcisnąć przed ciebie. Dla takich dziewczynek, to są takich dziewczynek 12-letnich, takich, słuchajcie, 11, 12 lat teraz, takie sukienki, że mam poszyte. One teraz też pani kupowała taką sukienkę dla swojej córki. Panna młoda miała taką córę, więc takie sukienki też i mniejsze. Dla dziewczynek mamy. Słuchajcie, tą sukieneczkę możemy sobie tak nałożyć. Możemy też dwa rękawki i ona wtedy wygląda tak. Albo dwa w ogóle sobie opuścić. No tutaj jest taka kombinacja, czy z rękawkami tymi jeszcze pufkami, mhm, czy bez. Czekaj, jeszcze wezmę telefon, bo to jest twój telefon, tak? Tak. Możesz mi go odblokować? No to jeszcze pani na... sobie tak, aha, o, już. Dobrze. To jest zdjęcie, a tu jest. Dobrze, to zrobimy teraz wideo, wiesz, bez tych rękawków chciałabym pokazać. Dobra. No, ja, ty tam możesz pokazywać, więc to jest... opuścić ramię. No albo też sobie podnieść, to jak już tak, wolicie. I tu są ściągnięte bufki, tak. A teraz Magda pokaże ci jeszcze fajną rzecz. Ściągaj ten falbany. Ty wiedziałaś, że to można ściągnąć? Całkiem można ją ściągnąć. Tak. Ja cię kręcę. No to te słuchajcie, falbany. Tutaj to jedna spróbuj. Sukienka i 10 jakichś kombinacji. Tak, ściągnij to. Czekaj. Tu się odpina. To są na zaczaski. Czekaj, postaram się. Chcę wam to też zrobić filmik. Łatwo. Oj, jak fajnie. Pokaż. Tutaj. Czekaj, jeszcze dalej odpinam. Odpinam. Kombinezony ślubne, czy są na stanie? Mamy spodnie i mamy bluzki. Tak, i te spodnie są przecenione nawet. Dobrze, no i zobaczcie tę suknię teraz bez tej falbany i bez bufek. A te bufki... Znajdujemy się Paniówki. Znajdujemy się Paniówki, ulica Wolności 1. A, na Śląsku, słuchajcie, na Śląsku w Paniówkach jesteśmy. Ja nie wiem, czy ja to kręciłam. Powierzę mi się do niej. Jaka cena tej sukienki? 7,5 ta sukienka. Znajdujemy się na Śląsku. Bardzo łatwo do nas dojechać. Gdzie jest to moje logo piękne? Tutaj je dałam. Jesteśmy na Śląsku przy skrzyżowaniu autostrad A1, A4, Fason Dorota Wróbel. Śląsk, blisko Katowic. Jesteśmy blisko Katowic. Nawet w TVN Style, jak kręcili program, u nas opowiedzieli Salon Katowice. Kurczę. Tak brzydko powiedzieli. Tutaj. O. Daj. No i to jest sukienka. A te bufki, Ela, masz może gdzieś, może byśmy bufki do tego ubrały teraz? Tutaj też zawsze można jakąś kolię, biżuterię, jak nie mamy tych falbanek. No to jest suknia gładka. Ona ma tyle opcji. I zobaczmy teraz jeszcze z tymi bufkami. Jak już ściągnęłyśmy falbany, można założyć bufki. Uważam, że to przepięknie wygląda. No, zobaczcie. Jak z bajki. No i jak z bajki, no. Wyglądasz mi bardzo, bardzo ciekawie. Fajna jest ta suknia, no po prostu uwielbiam. Tak, uwielbiam taką. Tak. Ona może mieć 3 odsłony, ta suknia. Tak, ona może mieć 3 odsłony. No i teraz idzie sukienka. Magda, a powiedz mi, jakie ty preferujesz sukienki? Takie gładkie, czy takie koronkowe? Ja jakby miałeś do ślubu, to bym musiała mieć 3 sukienki. Czyli taką mega błyszczącą, mega prostą i krótką, żeby się wybawić i wytańczyć. Ale myślę, że przed sam ołtarz to by była prosta, taka klasyczna. Do zdjęć jakaś taka świecąca. Nie, mi ciężko, ja nie wybiorę jednej. To już jest postanowione, że... Magda chodzi w pokazach sukien ślubnych, więc ma... Ja mam utrudnione zadanie. Dokładnie. Utrudnione zadanie, naprawdę. Ale powiem wam, że coraz więcej dziewczyn bierze 2 suknie ślubne. Ja jestem zaskoczona. Kiedyś nie miałyśmy tego, ale obecnie zamawiają 2 sukienki ślubne. Potraficie przyjechać 400 km do nas i zamówić 2 suknie ślubne. Ale słuchajcie, tak jak to dzisiaj powiedziała jedna mama, że
No i droga suknia spodobała się córce. I tam pani mówi, na jeden dzień. A ja mówię, nie, to nie jest suknia na jeden dzień, to jest suknia na całe życie. Tak. I zapytajcie każdą mamę, każdą babcię, każdą kobietę, która miała ślub, to ona wam opowie wszystko ze szczegółami o swojej sukni ślubnej, założy się. Ze szczegółami, gdzie ją kupowała, jak, w ogóle wszystko. Miłe wspomnienia czy niemiłe, bo różne są, ale pamięta się. Więc to jest taka jedna dziwna suknia, którą się pamięta całe życie, tak, i której się nie powinno sprzedawać, którą się powinno trzymać jako talizman na szczęście. I 25 lat po ślubie, jak będziecie miały, założyć tę sukienkę, bo ja to sama przeżyłam i polecam. Oczywiście, o ile w nią wejdziecie czy przyłożycie, ale powspominać. Więc to jest suknia jedna na całe życie. Dziękuję ci, Magda. Idź po następną, a przejdź tak tunelem. Chcesz kawki się napić? I zobaczcie, jaki fajny trend. Też jest łatwy ten trend do podpięcia satynowy u Magdy w sukni. No i teraz suknia, w której Ania zaczynała TikToki u nas, zaczynała live'y. Zobaczcie, cała brokatowa. Też tam ktoś pytał chyba brokatową z długim rękawem. Niestety telefon tego tak nie oddaje, ale to jest moim zdaniem... Widać. Ja tak kocham, to jest sukienka, w której ja Pani czuję, Elu, że ja w niej pójdę. A my ubierałyśmy już Miss na live'a z tym długim rękawem tę rybę? Teraz chcę. Tę ubierz, tak. Salu znajduje się w Paniówkach, centrum Śląska, między Katowicami a Gliwicami. My jesteśmy, słuchajcie, Paniówki, ta miejscowość pochodzi od Pani, więc jest łatwo do zapamiętania, ale jesteśmy na Śląsku, od Katowic 15 minut, przy głównej trasie Gliwice-Mikołów, przy zjeździe z autostrady A4, bardzo łatwo dojechać. My się w mieście nie zmieścilibyśmy się. Mamy 600 metrów budynek. Miałyśmy salony w miastach, ale nie ma. A tu macie parking. Tu mamy parking pod salonem. Podjeżdżacie. Mamy też w salonie, słuchajcie, sklep z modą męską, więc od razu ubieracie u nas panów. Która jest, to jest Miss Polski. Magda Kasiborska. Z 2019 roku, tak. Tak. O, i ona jest dalej piękna. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniła. Miss Polski nasza. Nasza Miss Polski ze Śląska. Tak, moja ukochana sukienka. Ja bym nie mogła wszystko robić. Ja bym mogła w niej sprzątać, zmywać. A zobacz, rękawy czy są wygodne. Jak się w niej czuje rękawy? No, słuchajcie. Jeżeli przymierzacie u nas suknię ślubną, wypróbujcie wygodę rękawów. Czasami rękawy są niewygodne w sukni, jest tak, ale... Ja też wiem, dlaczego ja też lubię tą sukienkę, bo ona to jest jedna z nielicznych sukienek, która jest na mnie cała dobra. Ona nie musi być spięta. Ona jest po prostu na mnie dobra. Ale fajnie w niej wyglądasz, Ania. I ty ubierałaś tę suknię wtedy, jak był taki boom, znaczy jak weszły te suknie brokatowe. I wtedy jeszcze bardzo mało tych sukien miałyśmy w salonie, miałyśmy tę pierwszą. Bo w ogóle suknie brokatowe są, słuchajcie, teraz bardzo, bardzo modne. Suknie brokatowe i suknie błyszczące. A u nas w salonie możecie kupić i matowe, i brokatowe, i jakie chcecie. Ten można odpiąć w trakcie tańca. Aniu, odwróć, ja wam pokażę. Tren podpinamy w ten sposób. Słuchajcie, pokażę wam na przykład właśnie, a propos trenu, w tej sukni, Aniu, tak, dobrze. Jeżeli suknia ma dużo warstw pod sobą i podepniemy tren decydy ciężki, bardzo fajnie jest obciąć te wszystkie warstwy pod spodem, czyli te podszewki, te tiule, na przykład obcinamy i wtedy zostawiamy tylko jedną warstwę, na przykład tego brokatu, i tren podpięty wygląda tak. Tu się przyszywa guzik, tu się przyszywa pętelkę, mniej więcej coś takiego. Zobaczcie, tak to wygląda. On jest przypięty na guziczek, na pętelkę. Jeżeli w czasie tańca tańczysz i no musisz odpiąć ten guziczek. Jasne, jest to możliwe, tylko że musisz po prostu odpiąć. Pani Elu, jeszcze myślę o tej sukni z tym długim rękawem, wiesz, z tego pronowiasa też. Wiesz, bo myśmy kręcili filmiki przed live'em, ale ona już na live'ie nie była w niej. Wiesz, o którą chodzi? Ela, co kręciliśmy filmiki przed live'em, wiesz? To jest tego pronowiasa z tymi plecami. Tak, ta piękna. No. 5200 chyba, Ela, ile ona kosztowała? Tak. No, 5500 chyba, coś około tego. 5200. Nie łapię za słówkach, nie mamy metki, ale dziewczyny, kolekcje nowe. Od 4800 mamy naprawdę fajne suknie za 4800 i księżniczki, i fajne, do. No do 5500 najwięcej sukien, 6200 pojawiają się sukienki i są do 8. Także dla nie różnego... Wzrostu, Magda? 1,79 m. 1,79 m. Moja ma 69, 10 to nie brakuje. Ale na Miss też może być 1,60 m. Może być 1,60 m. Chodź tu, Magda, proszę, napij się kawki, bo ty tak pracujesz na sucho.
Że co można, Aniu? Taki trend może się sam z siebie odpiąć, jak już jest przypięty. Wie pani co, może? No to jest tylko pętelka i guziczek, więc może się urwać, może się odpiąć. To jest tylko pętelka, guziczek, w zależności jak... To tak... Nie, no w zależności trzeba co... Trzeba naprawdę różne rzeczy robić straszne, żeby się to odpiło. Myślę, ja zawsze mówię, słuchajcie, to nie jest, żeby tam młotkiem przybić coś do deski. To jest po prostu, to jest tylko nitka. To może się urwać, może się to urwać. Można kupić u nas rękawiczki długie. Nie ma. Dziewczyny, te rękawiczki wyszły z mody. Na razie jakoś nie wróciły. Nie widziałam, żeby ktoś te rękawiczki produkował. Producenci rękawiczek na razie nie sprzedają. Nie ma. Czerwonej sukienki obecnie nie ma, ale myślę, że pomyślimy. Chcesz czerwoną, to będzie czerwona. Nie, jeszcze. Aniu, ty się robisz leniwa ostatnio. Nie, ja cię przebieraj się. Idź do innej sukienki. Ja biorę telefon, muszę zrobić filmik. No i zobaczcie, dobrze, ubierz jakąś, są tam dla Ani jeszcze nowe sukienki, pani, które przyszły dzisiaj. Pani prosi o pokazanie tej sukni z kantą, z lewej strony. Tutaj po prostu. To weź Ela, bo może pani by tego, może pani by, tak? Rybka. Ta rybka, którą ma na sobie teraz Magda, ma odczepiane rękawy, słuchajcie. Pięknie tutaj wyszyta. Oprócz białych. Mamy sukienki oprócz białych, mamy czarną suknię, mamy różową suknię i jeszcze wam uszyjemy różne sukienki. Teraz wam pokażę, jak... Ewa, mogłabyś ty wziąć tę sukienkę i tutaj pani chce zobaczyć tą kantą, wiesz, tą ładną suknię? Tu Wyszycia, które tutaj są w taki sposób uszyte, że nas tutaj wyszczuplają pięknie, podkreślają. Nie wiem, czy to widzicie. Bajka. Świetna jest ta suknia, bo ona jest gładka i ma takie zdobienia... Taki bardzo koronki w stylu boho, coś takiego, ale bardzo ekskluzywnie wygląda. I teraz Magda, odepnę te rękawy. Ja to sobie też nagram, to odczepianie rękawów. O, uda mi się odczepić rękawy. Zobaczcie, na zaczaski. No. I Magda ściąga rękawy i zobaczcie, macie suknię bez rękawów. Świetna opcja to jest, bo rękawy czasami są w tańcu troszkę niewygodne. Tak, to zawsze można sobie odpiąć, tak. Później przypiąć. Polecamy, bardzo, bardzo ekskluzywna suknia. Ewuś, ja chciałam na manekinie, ale dobrze, jak już ściągnęłaś. Ja myślałam, że na manekinie ją pokażę, wiesz? Ale jak już ściągnęłaś, to ubierzcie też. To już odepinamy, albo nie odpinamy. To może Magda, idź przebrać. Idź przebrać, ale wyjdź tunelem, weź ten rękaw, wyjdź tunelem, żeby dziewczyny widziały. Tu jest fajny trend, dziewczyny, słuchajcie, tu jest fajny trend do podpięcia, bo on jest, zobaczcie, w miarę płaski, jak będzie podpięty, ale a propos tego urywania, też się tym nie przejmujcie, bo zabieracie sobie agrafki po prostu na wesele, możesz Magda przejść, zabieracie sobie na wesele agrafki. Zawsze je macie w zanadrzu i możecie ten tren po prostu podpiąć agrafką, jeżeli on się odepnie. A czasami jest tak rozłożysty tren, że na przykład krawcowa u nas robi jakieś tam dwa podpięcia czy trzy guziczki, resztę musicie agrafkami. Słucham? Mają państwo suknię, księżniczkę z opadającymi rękawkami? No pewnie, mamy tych sukienek, dziewczyny, naprawdę mamy dużo. My nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego na live pokazać. Natomiast co środę o godzinie 19 będzie live i będziemy wam na zawsze nowości pokazujemy. Ubierze z opadającymi rękawkami, teraz też wziąłeś. Śliczna, to jest nowa sukienka. Miałam klientki, które czekałyś się na tę suknię, więc Aniu, ja już teraz nie będę gadać, bo ty lubisz gadać, to gadaj. Akurat chciałam o Zozola sobie odpakować, żeby go wyjść, ale jak mam gadać, to będę gadać. Ta sukienka przez ten przeźroczysty pas, dość szeroki i tak pod kątem tutaj powoduje, że moja talia znowu, tak jak w tej, bardzo w jakiś sposób jakby się wyszczupla. Robią mi zdjęcia, więc ja muszę się... Robię ci filmik, więc proszę mówić o sukience, bo panie mówią później, wie, że chcą screeny tych sukienek, które były na live pokazywane, no to ja będę pokazywała. Tak, ta sukienka jest oczywiście dość taka prosta. Jedynym takim jej elementem, można powiedzieć, wow, to są oczywiście te koronki i tutaj ta koronka. I muszę przyznać, że to naprawdę obłędnie wygląda. Przez to, że ona ma tutaj taką szeroką górę, to właśnie też się tak wyszczupla ta talia i uważam, że naprawdę ona powoduje bajeczną figurę. No bo ja jestem trochę takim prostokątem, nie ukrywam, że nie. Coś tam mam z tej talii, ale nie za dużo, a ona właśnie powoduje, że
I ona taka za duża na ciebie, wiesz, bo jak wszystko, ale dobrze wyglądasz. Dziękuję bardzo. Gdzie znajduje się salon? Salon znajduje się w Paniówkach, między Katowicami a Gliwicami, przy zjeździe autostrady. Proszę, proszę, podsuwam logo nasze. Podsuwam logo, bo jest dość charakterystyczne. Fason Dorota Wróbel. Fason. Dla 11-12-latki pani wyżej pyta, ale... Już pani pokażę. O to chodzi. No. 450 zł. Słuchajcie, poszyłyśmy takie sukienki. To są właśnie sukienki dla 11-12-latki. Naprawdę je mamy w promocyjnych cenach. 450 zł. Tu jest na przykład taka. Może Ania się będzie przebierać, to ja będę pokazywać. Nie, ja mogę to ubrać. No nie ubierzesz tego. Jak to nie? Nie. Wiesz co, to jest... Aniu, dobrze, zostaw. Ja tu muszę taką dziewczynkę przyprowadzić. Tylko one mają albo jakieś dyskoteki, albo coś tam, nie mają czasu. Słuchajcie, takie dziewczynki, takie jaka sukienki. Sukienki? Sukienki dla dziewczynek mamy poszyte. Ona kosztuje 4500, 4600. Dzisiaj ją wyceniamy tak dokładnie. Bardzo coś takiego. Nie jest taka droga. Piękna. Z jakim wyprzedzeniem trzeba pojawić się w salonie? 8 miesięcy, tak? Tak, dziewczyny, zapraszamy 8 miesięcy przed ślubem, ponieważ was jest bardzo dużo, więc my te sukienki musimy sprowadzić, producenci muszą uszyć, czy my musimy uszyć, materiały sprowadzić i zrobić wam przeróbki. Natomiast jeżeli masz mniej czasu do ślubu, zapraszamy. Mamy bardzo dużo sukien do sprzedaży od ręki i to nowych sukienek. Tu w ogóle mamy duży salon, dużo sukien. Jak potrzebujesz coś... Potrzebujesz coś na szybko, tak jak w tym tygodniu była pani, która przyszła w środę i potrzebowała na... W środę była i na sobotę na ślub. W środę przyszła, na sobotę na ślub, odebrała dzisiaj tę suknię, co dzisiaj jest środa. Nie, ona była, czekaj, jak to było. W poniedziałek, w środę odebrała, w sobotę ślub i też się dało. Więc dziewczyny, ogarniemy wszystko. Z zabudowaną górą. To przed chwilą była, Ania prezentowała. Pokaż mi... Tak, to ja pokażę tak, daj mi, wiesz, pokażę na ręce, a chciałabym, żebyś tę białą suknię ubrała, wiesz, tymi rękawami, jest przepiękna, z pronowiasa. Magdy. Idź się przebrać. Nasza Miss Polski, Magda Kasiborska, z opadającymi rękawkami. Któraś tam z was chciała pytała. Taką suknię? Pytała. Mamy. Te rękawki są odczepiane, dziewczyny. I takich sukien gorsetowych z opadającymi rękawkami mamy dużo. To są bardzo modne suknie w tym sezonie i mamy je też w różnej... Mamy od 4800 z nowej kolekcji do powyżej 6. Mamy w różnych marek i w różnych cenach. Pięknie się błyszczy, prawda? Tak. I ta jest akurat bardzo zdobiona, bardzo zdobiony gorset. Składa się z takich listeczków, a spódnica ma pod spodem też koronkę. Zauważyłaś to, Magda? Tak. No i to macie suknię właśnie z opadającymi rękawkami. Tak jak już mówiłam, te suknie gorsetowe są bardzo modne. Bardzo modne w tym sezonie i one są bardzo kobiece. One pięknie podkreślają wasze atuty kobiecej sylwetki, pięknie podkreślają ramiona i biust. I mam też dziewczyny, które mają mały biust i na przykład obawiałam się tych sukien gorsetowych. Nie obawiajcie się dziewczyny, bo my mamy push-upy. Jaki rozmiar chcecie, to wam zrobimy. A suknia nie trzyma się na biuście. Taka suknia gorsetowa musi być dobrze dopasowana w talii i ona trzyma się w talii. Pokażę to jeszcze, Magda, tutaj na twojej sylwetce. Ta suknia gorsetowa dobrze uszyta ma fiszbinę. I zobaczcie, te fiszbiny kończą się tutaj w tym miejscu, gdzie kobieta jest najwęższa i nie ma szans, żeby ta suknia spadła, ponieważ tu się już zaczynają nasze biodra kobiece i te fiszbiny po prostu utrzymują tę suknię na miejscu, więc nie obawiajcie się sukien gorsetowych. One są tak kobiece, że warto przymierzyć. Ale ty masz w ogóle, wiesz, bardzo, ty masz wszystko ładne, ale wyjątkowo masz fajne ramiona, fajne kości obojczykowe, fajny biust. Ja myślę, że ty taką suknię, gdybyś chciała te atuty swoje pokazać, podkreślić, to tak. Myślę, żebyś mogła taką suknię wybrać. Też fajnie świetna jest, to, że właśnie te ramionczka można sobie odpiąć albo zostawić. Tak samo mamy kombinację jakąś. Tak. Dziewczyny, pamiętajcie, że my mamy tą pracownię krawiecką na miejscu. Ja byłam w szoku ostatnio, słuchajcie, bo przyszła do nas klientka. Ja naprawdę byłam w szoku, bo powiedziała, że gdzieś tam suknię w jakimś salonie miała i wiesz, no tam coś tam nie wyszło, no ale to wiadomo, że to każdemu się może zdarzyć, tak, każdy jest człowiekiem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że powiedziała, że ten salon nie zatrudnia krawcowej, że oni te suknie wysyłają gdzieś tam do Białej Podlaskiej gdzieś tam, kilkaset kilometrów. No mnie to tak zaszokowało, bo ja cały czas, jak prowadzę firmę, cały czas mam 8 krawcowych, one tylko szyją i szyją. Ja sobie nie wyobrażam nie mieć pracowni na miejscu.
Ewa, jesteś krawcą, no powiedz, to jest niemożliwe. Dzisiaj Ewa wydawała sukienkę klientce, klientka sobie zażyczyła, dzisiaj przed live'em, klientka sobie zażyczyła skrócić, skracałaś troszeczkę jeszcze na poczekaniu. Ile skracałaś, Ewuś? 15? No, 15 minut, ale pani chciała centymetr skrócić. Nie ma problemu, schodzi krawcowa i robi to na poczekaniu. Nie wyobrażam sobie, gdyby... Tak, ale naprawdę, Magda, no ja taki szok przeżyłam, bo wiesz, ja cały czas, ja tam nie robię wywiadów po innych salonach, ale cały czas te krawcowe, mamy te pracownie, przerabiamy te sukienki i nawet w dniu odbioru, jak masz niższe buty i chcesz sobie obciąć na poczekaniu, to dziewczyny robią, więc będę się tam cały czas chwalić. Proszę. Mam jeszcze się... Tak, tak. Ubierzcie, Ela, koniecznie tą spronowiasa, tą gładką. Czy ona była już na live'ie? Magda będzie... Ona była na filmikach, ale na live'ie chyba nie, Magda. I ta suknia. Na cieniutki ramionczek z obadającymi rękawkami. Magda, nasza miss, ma w niej zdjęcia, bo Magda była modelką do kolekcji, ale to jest sukienka taka bardzo, słuchajcie, na czasie też. Te rękawy, właśnie takie rękawy są teraz modne, dziewczyny. Takie właśnie opadające. I chcę wam coś powiedzieć, dla pani w większych, większe rozmiary, które mają wy po prostu, a nawet nie panie w większych rozmiarach, panie, które... Większość z was ma kompleksy rąk, większość. Ja obserwuję to tutaj, jak przychodzicie przymierzać sukienki. Jesteście pięknymi dziewczynami, my tam nic nie widzimy, a wy zawsze widzicie w swoich rękach coś nieodpowiedniego. Więc takie rękawki wam świetnie zasłonią właśnie tę część, którą wy chcecie zasłonić, tę część ręki. Czyli przeważnie tę część ręki chcecie zasłonić. A ramiona tutaj macie ładne, więc wtedy te rękawki... Jak pani wybiera modelki? One się same do mnie zgłaszają, więc mamy pozapisywane. Zawsze jest nasza stała modelka Ania. No i po prostu koleżanki, znajome, piszą mi dziewczyny na Insta, że chcą być modelkami, tak, więc tak. Wtedy, jeżeli któraś pani by chciała, bardzo marzyłaby być, proszę na Insta pisać i zapisujemy wtedy daty. I... Dwa razy była moja bardzo dobra koleżanka Julka i była też z nami na targach, bo po prostu bardzo dobrze nam się razem pracowało, więc jakby, no wiadomo, jak ja mam na przykład jakąś znajomą, mam jeszcze jedną w zanadrzu. Na pewno ją przyprowadzisz, tak. Na pewno ją przyprowadzę też. Bardzo pozytywne dziewczyny, ale właśnie jak ktoś chce i byłoby miejsca, z miejscem trudno. Tak, trudno się wcisnąć do nas na live'a, ale dziewczyny, my chcemy, rozmiar nieważny, jak jesteście jakieś fajne plus size, też zapraszamy. Robiłyśmy już live'y z modelkami plus size, wiadomo, że tych pań plus size jest mniej. Fajnie, bo chcemy wam też te sukienki plus size pokazać, bo wierzcie mi, panie plus size, my kochamy te, kochamy was, naprawdę, mamy dla was suknię, mamy do rozmiaru 54, na większy rozmiar możemy uszyć, zamówić, zapraszamy, będziecie mogły mierzyć, nie będą do was suknie przykładane, tylko będziecie mogły mierzyć. O, tę, Ela, jeszcze tę gładką, ale dobra, jak już nie zdążymy, to... Bo już za trzy w sumie tak, to już będziemy kończyć, bo my musimy taki pewien niedosyt zostawić, ponieważ my co tydzień mamy... Tak, dobrze. Co tydzień będziemy w środę robić live'y. I to jest suknia, którą wam chciałam zaprezentować. Też linia Pronovias, czyli dziewczyny, no po prostu mega. Dla dziewczyn, które nie chcecie tiuli, bo coraz częściej też przychodzicie do salonu i są panie, które nie chcą po prostu tiulowych sukien, bo mówią, że mają dość tych tiuli. Więc to jest suknia, oj, za duża na ciebie oczywiście, bo nasza miss jest szczuplutka. To jest suknia, która ma tkaninę mikado na dole. Ale bardzo ekskluzywnie w niej wyglądasz, bardzo elegancko. No, wiesz, że tak bardzo fajnie, bardzo ładnie wyglądasz. Powiem wam, dziewczyny, że gdybym na przykład ja w moim wieku brała ślub, to ja myślę, że do takiej pani w moim wieku ta suknia byłaby idealna. Bo wiesz, bo już tam później nie pasują pewne rzeczy. Tak, tak. Że on, dla młodej dziewczyny też oczywiście, ale dla takich mamy też panie w różnym wieku biorą śluby. Nie tylko takie młode dziewczyny jak wy, więc ta suknia jest bardzo ekskluzywna. Myślę, że każdej kobiecie by odpowiadała, bo wiesz, eksponuje co potrzeba. Tak, nawet wie, ale ona też nie jest tak bardzo odsłonięta. Nie jest odsłonięta. Dlatego mamy ją w rozmiarze 44, dla takich pań troszkę większych. Też możecie sobie ją mierzyć. Zrobię sobie wideo. No, dla mnie ona jest bardzo, bardzo elegancka i ma tkaninę mikado na dole. Tak jak powiedziałam, dla pań, które nie chcą tiulu. Piękna. I ta koronka też się mieni troszkę. Pokaż te rękawy. No tutaj jakbyście chciały, dziewczyny, rękawy można na przykład skrócić na 3/4, można je też obciąć. Pokaż. Bardzo fajna sukienka. Nawet dla takich pań,
takich starszych panien młodych, to myślę, że ona jest bardzo elegancka, bardzo. Magda, a przejdź się trochę, mimo że ona jest za duża, czekaj, spróbuję ci ten trend troszkę wyrównać, żeby się też widziały efekt, to przejdź się, Magda. Mimo że jest za duża, ale myślę, że będziecie widziały, jak ona fajnie w ruchu wygląda. Piękna. I też chciałeś cię suknię z rękawami, więc myślę, że ta jest odpowiednia. Dobra. Chodź tu nasza Aniu. Ania jest w czarnej. Nie wiem, jakie widać pytanie, ale już kończymy. Jak macie jeszcze pytania, to zapraszamy, kończymy. Pani Elu, a możemy panią zaprosić i pochwalić się naszą konsultantką Elą, która brała udział. Chodź tu, Ela. A może mu się zobaczyć, że jesteś w pracy, ale nie chodzi. To jest nasza konsultantka Elżbieta, która będzie was, do której możecie się umawiać na wybór sukni ślubnej. Polecam Elżbietę. Ewa, chodźcie, pokaż, bo nas tu jest. Co się stało? Nie, było powiadomienie z Shopee po prostu. Co to jest? Ewa, a to jest nasza, chodź tu, Ewa, się pokaż. To jest nasza krawcowa. Też jedna z krawcowych, Ewa, która wam robi przymiarki. Te panie, które u nas były, na pewno ją kojarzą. Więc my wszystkie pracowałyśmy tutaj przy live'ie. I bardzo wam serdecznie dziękujemy za uwagę. Dziękujemy wam serdecznie i za tydzień o 19:00 zapraszamy.